Małgorzata Pastuszek, Queen of Stars. Małgosiu, dzisiaj odebrałaś statuetkę. Zaczęłaś swoją karierę, swój udział w Klubie Integracji Europejskiej. Czego oczekujesz po klubie, po działalności klubu, po swoim uczestnictwie w nim? Witam serdecznie. Mam nadzieję, że spotkam takie piękne kobiety jak ty, które będę mogła ubierać i sprawiać, że będą czuły się pięknie. Jeżeli takie cuda masz w swoim sklepie, to ja będę pierwszą klientką. Zapraszam bardzo serdecznie. Naprawdę? Są takie piękne kreacje? Tak. Tak i jeszcze wiele, wiele innych. A skąd sprowadzasz ubrania? Wszystkie ubrania szyjemy w Polsce, materiały ściągamy z zagranicy. Sama szyjesz? Też. Ale mam krawcowe, mam konstruktorkę, także bardzo fajny team, który współpracuje ze mną. Jak długo już tworzysz ubrania? Może zaskoczę, marka będzie 1 kwietnia obchodzić swoje 3 urodziny. A pasja do tworzenia ubrań, do rysowania, do projektowania od urodzenia, czy nagle powstała? Zawsze lubiłam tworzyć jakieś niepowtarzalne rzeczy, zdobić. W wieku 40 lat zdecydowałam iść na profesjonalny kurs projektowania i szycia. Ilu, to ty już jesteś po 40? Tak, oczywiście. Już bliżej 5 niż dalej. Nie wyglądasz. Ja mówię, moda to moja pasja, zawodowo zajmuję się całkowicie czymś innym. To jak już przeszłyśmy do wieku, to ile miałaś lat, kiedy stworzyłaś swoją pierwszą kreację? Ja chyba tworzyłam od dziecka. Zawsze uwielbiałam zdobić, przerabiać, także całe życie towarzyszyło mi tworzenie rzeczy właśnie niepowtarzalnych i takich innych niż wszystkie. A taka kreacja, jaki to jest czas uszycia, ozdobienia w dniach, w tygodniach? No, nieraz kreację tworzymy 2 tygodnie. A ta konkretna? No, ponad 2 tygodnie. Co tutaj na niej masz? Jakie to są materiały, byś mogła opisać? To jest taka siatka bardzo fajna, elastyczna, na to przyklejamy kamienie. Okej, czyli to są kamienie prawdziwe? Można tak, tak. A koszt mniej więcej takiej sukienki, jak to wygląda? Szczerze, jeszcze jej nie przeliczaliśmy, naprawdę nie wiem, bo to była specjalnie szyta na tą galę, także nawet nie przeliczaliśmy, ile ta sukienka może kosztować. Także proszę pytać w najbliższym czasie. A jakie ceny masz u siebie w sklepie? Różnie. Głównie szyjemy modę biznesową, kolekcję biznesową, taką bizneswoman z pazurem. To jest nasz główny cel. To wieczorowe to jest dodatek, to szyjemy na specjalne zamówienia. Ceny zaczynają się tak od 450 zł w górę. Już? Od 450 zł to można mieć tą kreację? No może nie aż taką, ale na miarę szytą i to jest opłacalne? Tak, ja mówię, szyjemy w Polsce, staramy się docierać do takiej dużej rzeszy klientek, także wychodzimy im naprzeciw. Mamy bardzo wygodne rzeczy. Ja mówię, dla jednych są drogie, dla drugich tanie, w zależności. Dzisiaj, jak wychodziłaś na scenę, zacytowano Coco Chanel, która stwierdziła, że jeżeli luksus nie jest wygodny, to nie jest luksusem. Czy ty, tworząc swoją markę, wychodzisz teraz samo do założenia? Tak, to jest nasz główny cel, bo my mamy unosić ubrania, które są dla nas wygodne. Bardzo dużo używamy jakichś gum, które nam ukrywają nasze niedoskonałości. Szyjemy z takich materiałów, które można wyprać w pralce. No nie, tej sukienki nie można wyprać w pralce. Można, mam na to sposoby. I się nie odkleją kamienie? Nie. Nie, są tak przyklejane, że się nie odkleją. Ale jak ty to pierzesz? Musisz to powiedzieć, koniecznie. Ja sama jestem ciekawa. Wycimić w woreczku specjalnie, czy zabezpieczasz to? Tak, tak, oczywiście zabezpieczamy wszystko, ale można to zrobić. Dlatego ja mówię, ten luksus musi być wygodny. Okej, a czego się spodziewasz w takim razie, powiedz, po klubie? Co byś chciała osiągnąć? Dlaczego do niego się zapisałaś? Ja mówię głównie, żeby nasza marka zaczęła być rozpoznawana, żeby panie chciały nas ubierać, reklamować. Czyli pamiętamy, Queen of Stars, Warszawa? Adres macie w Warszawie? Nie, my jesteśmy Kościan, okolice Poznania. Okej, czyli jak jesteście w okolicach Poznania, to Kościan, Queen of Stars. Jeżeli nie, jest opcja zamówienia przez internet? Tak, i mamy butiki, które współpracują z nami w różnych zakątkach Polski. A w Warszawie jest to? Tak, Sadyba.
Czyli zapraszamy serdecznie, a Tobie jeszcze sukcesów i żeby Ci się podobało, że jak najdłużej została w klubie Interrelacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.